przyszedł bliźnięta, czas na Was. Przechodzimy do Waszego rozkładu ogólnego na lipiec 2020. Pamiętajcie, że jedynie ogólnego, więc jeżeli absolutnie się tutaj nie odnajdziecie, sprawdźcie, gdzie macie Księżyc, Wenus, Mars, Ascendent i szukajcie też przesłania, sprawdźcie sobie przesłania dla innych znaków, ok? Dobra. Łapeczka w górę w celu wyrównania energii poproszę i już przechodzimy. Bliźniaczki dla Was. Zobaczmy, cóż tam na lipiec za energetyka. Już patrzę. Dobra, bliźnięta kochane. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy za sytuację. Słuchajcie, są tu jakieś złudzenia, niezdecydowanie, niemożność pójścia w konkretnym kierunku. Czemu tak się dzieje? Co jest takim dużym wyzwaniem? Jest to w relacjach miłosnych bardzo mocno. Może być jakaś relacja, która po prostu no, jest złudzeniem też, tak? Która jest jedynie romansem, a wy być może mocno chcielibyście czegoś więcej. Jeżeli pragniecie powrotu rozkład partnerskich, tak jak te nowe duszyści, które dołączyły na kanał, nie wiedzą o co chodzi i byście musieli troszeczkę historii moich nagrań poszukać. Natomiast ja zaczynałam tutaj moją karierę na kanale od rozkładów partnerskich i kto jest tutaj od samego początku, to właśnie pamięta te rozkłady. Więc jeżeli chcecie powrotu tych czytań, zostawcie gdzieś ślad w komentarzu, kochani. Ale może zdarzyć się tak, że w tych ogólnych jak najbardziej przyciągam na relacje, bo myślę, że to jest główny powód, dla którego ludzie jednak słuchają tych tarotowych czytań, także tak. Tu widzę sytuację no, relacji, niestety słońca drogie, nieodwzajemnionej. I wy nie wypuściliście już to, zostawiliście ten etap, puściliście za sobą to wszystko. Ale jednak tutaj jeszcze jakieś nadzieje są. O, bo co z tego, że skończyliście kontakt z tą osobą, skoro nadal jest śledzenie jej na mediach społecznościowych, być może komunikacja, pisanie, baczna obserwacja tej osoby, tak? Wy wiecie, że z tego nic tutaj nie miało potencjału być, ale nadal tutaj jakieś jeszcze nadzieje, bliźniaczki na to są. No ciekawa to jest sytuacja. Ta osoba, wiecie co, ona bardziej skupia się na sprawach materialnych niż na stronie duchowej, miłosnej. Ktoś martwicie się o swoje finanse. No bliźnięta drogie, co ja mogę Wam powiedzieć? To nie jest tak, że Wy chcecie żyć miłością nieodwzajemnioną i tak jak to było u niektórych znaków kurczowo, właśnie trzymać się tego, co Wam nie służy. Nie. Tylko Wy oglądacie się za tym człowiekiem właśnie z jakichś bardziej duchowych pobudek, ale ta osoba nie chce kroczyć duchową ścieżką, wybiera co innego i Wy macie tego świadomość, że to nie ma potencjału, że priorytety są zupełnie inne. Odwrócona jej wujce była, my zawsze wybieramy już konkretną drogę, tak? W pozycji prostej kompletnie nie wiemy, co zrobić i stoimy na rozdrożu, ale kiedy taka energia się odwraca, jest to rozejście dróg. Ja idę swoją drogą, a Ty swoją i coś takiego mocno bliźnięta widać. I być może Wy po prostu macie nadzieję w sercu na to, że ta osoba za Wami wyruszy. No zobaczmy, czy jest na to w ogóle szansa. Nie. I to nie jest dobry pomysł, dlatego że Wy będziecie się razem kłócić, tak? Nie. Nie macie za bardzo, kochani, potencjału. Nie ma sensu. Widzicie, jakie energie. Odrzucony as mieczy. Ten kontakt może się Wam odnawiać, ale powiem Wam szczerze, że jesteście z dwóch różnych światów. Po prostu. I Wy tu za tym człowiekiem się oglądacie.
Ale nie robicie głupot jednoznacznie, więc jest okej, okay, bo tutaj też do Was zmierza pustelnik i może do Was zmierzać nowa miłość lub powrót do małżeństwa. Lub poszukanie sobie osoby, która będzie chciała się z Wami zobowiązać. Może to być ktoś spod znaku panny, kochani. Możecie spotkać fajną panienkę, dojrzałą po przejściach, która będzie gotowa do budowania czegoś stałego, bo ta osoba tego ewidentnie nie chce. Może do Was wrócić, aby się skomunikować, aby wszystko wyjaśnić, ale no raczej jest Wam tutaj radzone, żeby nie wchodzić w żaden związek z tą osobą, bo będziecie się strasznie w tym związku, kochani, kłócić. Ale z kimś macie pojednanie. Bardzo ładnie z panienką, myślę, wiśnięta byście współgrały. Wydaje mi się, że bardzo rozsądnie wiele bliźniąt tutaj się zachowa. Jest świadomość tego, że być może byłoby dużo zazdrości w Waszym związku. Kłamstw. Te kłamstwa już były i Wy nie chcecie tutaj powtarzać tych schematów, tak? Wy macie tą świadomość, że ta relacja nie ma potencjału, że trzymanie tutaj dłużej się tej relacji nie ma sensu, że powoduje to emocjonalny ból, a momentami nawet fizyczny, bo to są tak ciężkie i obciążające energie, z którymi wydajecie sobie radę, ale to nie ma sensu, tak? Bo jest toksyczne. I Wy to wszystko widzicie, macie to wszystko w podświadomości, to do Was dociera. Dociera do Was to, że ta osoba Wam wibrację po prostu obniża, że nie jest zdecydowana, że ciągnie Was w dół. Wy to widzicie, Wy to czujecie, tak? Dobra. I są też kwestie właśnie tych problemów finansowych. Ta osoba może być też przyczyną Waszej kiepskiej sytuacji finansowej, ale zmierzacie do stabilności. Ale możliwe, że to był człowiek, który przyczynił się do tego stanu, tak? Więc może bez tej osoby będzie dużo bardziej stabilniej. I Wy też macie na to nadzieję. Dlatego tak ważne jest, żeby tą konkretną drogę wybrać. Słuchajcie, bo ta osoba nie jest uczciwa, ona sama może mieć długi, tak? Jest nieodpowiedzialna, rozrzutna. Absolutnie niegotowa do budowania czegoś stałego. I mam też takie wrażenie, że dla Was jest bardzo inteligentna i mądra osoba po przejściach. I jest szansa na poznanie jej już w lipcu. Jest to osoba wykształcona, może być z tego samego trygonu powierzchnego co Wy, ale nie musi być. Bardzo osoba mądra. Ktoś taki inny, z kim będzie szansa na coś stałego, pięknego. Taka osoba dla Was jest. A tą niską, nieuczciwą energetykę rzeczywiście trzeba byłoby z tym się już pożegnać i pozostawić to za sobą, bo tak jak powiedziałam, będziecie z tą osobą się kłócić. Tu już były takie historie, że ona traktowała Was niesprawiedliwie, tak? Ale widzę też, że zachowacie się inteligentnie, będziecie działać sprawiedliwie, przede wszystkim dla siebie też. No i tutaj niby gdzieś śledzicie jej kroki, ale chyba szybko uświadomicie sobie, że to nie ma sensu, że ta piękna miłość faktycznie ma szansę być z kimś innym, a tu potencjału takiego po prostu nie będzie, bo ta osoba jest przede wszystkim nieuczciwa i niegotowa. No dobra, no to może potwierdźmy tutaj, czy dla Was wielka nowa miłość z mądrym człowiekiem po przejściach doświadczonych, czy u większości bliźniąt jest szansa na nową miłość w lipcu, ale mówię, tu trzeba odciąć się od starego wtedy. Czy jest na to szansa? Zaufanie, że tak, że taka osoba przyjdzie w przeciągu kilku tygodni, tak do 2 tygodni bym, kochani, obstawiała, że będzie szansa na poznanie kogoś nowego, obstawiałabym zodiakalną pannę lub ten sam trygon powietrza, co wywaga, wodnik lub bliźnięta. Dobrze, na koniec modlitwa od Michała Archanioła dla Was. No widzicie, wybrać właściwą drogę. Dziękuję, że
dajesz mi pewne i jasne wskazówki, które mogę łatwo zrozumieć. Dziękuję za motywację oraz napełnienie odwagą, pewnością siebie do podejmowania życiowych zmian w trosce o lepsze. Bierzcie też pod uwagę swoje sny, bo tam też jest klucz do tej całej sytuacji. Dziękuję serdecznie do bliźnięta i do usłyszenia w następnych czytaniach.